Dzień dobry, kochani. Dzisiaj przede mną i przed wami kolejna wspaniała rozmowa z fantastycznym gościem. Jest ze mną Weronika Kujawa. Cześć, Weroniko. Cześć. Zaczęłaś chorować, jak miałaś 14 lat, czyli jakieś 13 lat temu, tak? I nazywasz się, popatrzę, kolekcjonerką diagnoz. Więc tak. Przybliż nam, jak to wszystko się u ciebie zaczęło, i z czym się zmagasz na co dzień? Tak naprawdę te 14 czy tam 13 lat to jest takie pojęcie względne, bo jak rozmawiam często z moją mamą, to ona mówi, że mi to chyba od zawsze coś było, bo już gdzieś tam od maleńkości byłam takim dzieckiem właśnie bardzo płaczliwym. Jeszcze wtedy no nie było wiadomo, o co chodzi. Później się okazało, że to ten brzuch cały czas gdzieś tam już męczył. Jakieś alergie właśnie pierwsze już w dzieciństwie. Ale tak naprawdę pierwsze diagnozy właśnie dopiero w wieku 14 lat, także przez 14 lat mojego życia tak naprawdę nie wiedziałam, co się dzieje, co mi jest i gdzieś tam to wszystko się nasilało z wiekiem. Oczywiście mama mówiła, wyrośnie, że będzie lepiej, że jakby w tą stronę to będzie szło, ale nie, właśnie niestety szło w drugą. Także pierwsza diagnoza, jaka w ogóle była, to refluks żołądkowo-przełykowy. Zapalenie wtedy wyszło też właśnie w gastroskopii, zapalenie błony śluzowej żołądka, zapalenie dwunastnicy, anemia wtedy też się jakby pokazała, dosyć duża w wynikach, tam pamiętam, że nawet jakieś mi nazwy dziwne napisali w laboratorium, ja w ogóle nie wiedziałam, co to znaczy, jakaś anizocytoza, hipochromia, rozmaite rzeczy a propos właśnie krwinek, jakieś nieprawidłowości, no i wtedy się ta moja przygoda powiedzmy zaczęłam leczyć tą anemię wtedy jeszcze preparatami żelaza właśnie doustnie, no żołądek i te stany zapalne, no to właśnie jakieś pompy protonowe, leki osłonowe, no i myślałam, że jestem na dobrej drodze. Ale niestety, jak się okazało, no to by było zbyt piękne. I później dochodziły kolejne rzeczy. W sensie, jak uspokoił się trochę brzuch, powiedzmy minimalnie, to zaczął się problem z jelitami. Zaczęły się właśnie bóle jakieś rozmaite jelit. Miałam zrobione też kolonoskopię. Potem się okazało, że jest też właśnie przewlekłe zapalenie okrężnicy. Miałam wycinane polipy z jelita grubego. Także cały czas ten układ pokarmowy gdzieś tam się przewijał i się przewija. Później doszła też nietolerancja histaminy, kolejną diagnozą była endometrioza i jakby to jest takie powiedzmy kluczowe u mnie, że no ten organizm gdzieś tam właśnie, no jest to choroba no autoagresywna, w sensie no organizm sam powiedzmy walczy gdzieś tam ze sobą i to mi najbardziej powiedzmy doskwiera, bo rzutuje na wiele rzeczy, no mam wzrost też właśnie na jelitach przez endometriozę, czyli te jelita są troszkę poskręcane, przez to, że są poskręcane, to bardziej bolą, plus jeszcze właśnie cały czas te problemy trawienne i jakby u mnie jest takie kombo tego wszystkiego i tak naprawdę, kiedy już myślę, że dochodzę do tej jednostki, która jest kluczowa właśnie taka, że jakby źródło tego wszystkiego, to się okazuje, że nie, że to jest jeszcze dopiero mały jakby elemencik tej układanki i tak naprawdę co chwilę coś innego dochodzi, bo w zeszłym roku też na przykład doszła mi tężyczka utajona, która jakby wcześniej no, była zwalana powiedzmy na nerwice, że po prostu te wszystkie drgania mięśni, czy tam skakanie powieki, skakanie ust, to na pewno nerwicowe, to jakby po prostu nie stresuj się, to ci przejdzie, a się okazało, że nie, że jakby no, jest tężyczka stwierdzona w badaniach i nawet krwi też, co dziwne, bo nikt wcześniej tego nie zwrócił uwagi. No jakieś nawet, mimo że mam 28 lat w tym roku, to się dowiedziałam, że mam zmiany zwyrodnieniowe w odcinku szyjnym, lędźwiowym, więc po prostu jak staruszka już gdzieś tam się coś zaczyna dziać. Jezu, nawet ochrypłam od tego wszystkiego, kolejna rzecz. Nie no, przepraszam. Ale jakby no właśnie co chwilę coś dochodzi, dlatego tak żartobliwie, że kolekcjonerka diagnoz, bo po prostu no jak ta lista się cały czas powiększa, to aż jak ludziom czasem opowiadam, ile tego mam po prostu stwierdzone, to wszyscy takie oczy, no jak tyle rzeczy, taka młoda osoba, to niemożliwe. I też właśnie celiakia na przykład, zespół złego wchłaniania, to po prostu kolejne gdzieś tam diagnozy przewijające się no, do tego momentu jakby. No powiem ci, ja zaczęłam chorować, jak miałam 26 lat, biorąc pod uwagę ten czas takiej
czasu takiego poszukiwania diagnoz tak naprawdę, bo chorowałam w dzieciństwie może nie jakoś bardzo przewlekle, ale zazwyczaj to była jakaś tam angina. Jak już zachorowałam na ospę, to już zgarniałam i różyczkę, i świnkę, więc to szło hurtowo, za jednym zamachem. Jakieś krwotoki z nosa. No ale to były takie epizody. Ale właśnie gdy zaczęła się jakby moja przygoda z tym stanem chorobowym, to miałam 26 lat. Czyli no już 11 lat temu, trochę tego czasu minęło i chciałam Cię zapytać o to, z czym ja na początku nie umiałam sobie poradzić, a więc z określeniem, ale Ty nie wyglądasz na chorą, to co Ty narzekasz? No dziewczyno, piękna, młoda, uśmiechnięta, wiele talentów. Możesz się tutaj pochwalić śpiewem i różnymi innymi umiejętnościami. No i gdzie tam chora? No co ty? Co cię boli? No co? Tak, no niejednokrotnie właśnie się z tym gdzieś tam spotykam. Nawet u lekarzy często też jakiś słyszałam, że pani to powinna dzieci rodzić, a nie po lekarzach chodzić. I to gastrolog na przykład powiedział, także nigdy tego nie zapomnę. No i jakby... Często jest to ocenianie wizualne, tak, że nie wiem, pomaluję się, nie wiem, dbam o siebie, bo znajduję na to siłę, to jak ja mogę być tak schorowana, to na pewno tak źle nie jest. I że właśnie ten stereotyp, że młoda osoba i po prostu tyle chorób, to jakby nie, na pewno udaje, na pewno wyolbrzymia, no, określenia typu, nie wiem, leser nawet, albo że po prostu, no... No jakieś takie, nie wiem, hipochondria nawet się gdzieś tam pojawiła, że tak, no, ty chyba garść. Tak, nie masz co robić, to po prostu wymyślasz sobie te choroby, weź, zajmij się czymś, no, to cię przestanie boleć. No, wyjdź do ludzi, to cię przestanie boleć, nie? Także to są moje gdzieś tam przerabiane teksty niejednokrotnie. No i jak reaguję na to po prostu jakby hashtag choroby nie widać, często używany w naszym zdechlakowym środowisku, jak ja to mówię. Także jak najbardziej się tutaj podpisuję obiema rękami, że po prostu no, nie oceniajmy po wyglądzie, bo ja zawsze to porównuję do tego, że tak jak krwotok, tak? Krwotok zewnętrzny, czyli nie wiem, powiedzmy krwawimy z nosa, ktoś widzi, leci nam krew, czyli trzeba tej osobie pomóc, tak? Bo wizualnie zauważamy, że coś jest nie tak, że coś się dzieje. Ale jest coś takiego... jak krwotok wewnętrzny, który jest po prostu bardziej niebezpieczny niż to, co widać, bo jest no, w środku, jest no, wielonarządowy, czasami jest to krwawienie, wiadomo. I chodzi o to, że ja często to porównuję, że czasami ten stan właśnie w środku jest gorszy niż to, co my mamy wymalowane, wypisane na twarzy i ludzie tego nie widzą. I po prostu nie są w stanie sobie tak naprawdę wyobrazić tego samopoczucia, tego, że niepełnosprawność to nie zawsze jest wózek inwalidzki, nie wiem, biała laska, czy jakieś protezy i tak dalej, tylko że są choroby po prostu przewlekłe, które bardzo mocno wykluczają czasami młode osoby z życia zawodowego, z życia towarzyskiego i tak dalej. I takie właśnie ocenianie często boli. No teraz jakby już mam do tego dystans i już mnie to nie rusza, bo po prostu... Też mi dużo czasu zajęło właśnie jakby taka dojrzałość troszeczkę do tego, żeby nie reagować emocjonalnie na te słowa, bo na początku jak mi ktoś właśnie zarzucał to, że za dobrze wyglądasz na chorobę, to mnie to strasznie bolało, to ja myślałam, że to nie wiem, to mam przestać dbać o siebie, mam właśnie pokazywać to cierpienie po prostu na co dzień, tak jakby, no nie wiem, obnosić się z tym i tak dalej i jakby wtedy to bardzo brałam do siebie, nie? Że ktoś mi zwraca właśnie na takie rzeczy uwagę. No ale teraz jakby nie patrzę już w ten sposób, bo to nie ma sensu. Także lepiej jest właśnie podchodzić tak, że no wyglądam jak wyglądam. Jestem jakby cały czas z kobietą. Mam ochotę o siebie zadbać, mam czasem ochotę się pomalować. Chcę dobrze wyglądać po prostu dla siebie, bo się też psychicznie lepiej czuję. I jakby ta choroba na twarzy to nie jest jakiś przymus, nie, żeby po prostu to było, ale też jakby te moje Instagramy, bo mam dwa, nie wiem, czy widziałaś, ale ten zdrowy Instagram, to jak ja to mówię, to jest takie miejsce, gdzie ja pokazuję tą jakby siebie, powiedzmy, normalniejszą wersję, to znaczy normalniejszą, może to jest złe słowo,
ale taką siebie, jaką bym chciała gdzieś tam częściej bywać. W sensie właśnie taką, no totalnie jakby ktoś spojrzał na to zdjęcie, to nie uwierzy po prostu, że ja choruję, nie? I że jakby to jest specjalnie z premedytacją pokazana ta lepsza strona gdzieś tam powiedzmy mojego życia. A drugi Instagram, ten chorobowy, to właśnie jest takie obnażenie się po prostu z tych słabości, z tego, że mam dzień, gdzie nie mam siły się pomalować, gdzie dodaję zdjęcia bez makijażu, gdzie na przykład właśnie no po prostu pokazuję, że to nie jest takie kolorowe, jak wszyscy myślą na tamtym Instagramie, tylko takie samo życie z chorobą przewlekłą, z czym to się wiąże właśnie, że nie ma tych dobrych dni za dużo i właśnie, że jest większość nawet tych gorszych, bym powiedziała. I to był taki przełom dla mnie właśnie, żeby mieć takie miejsce, gdzie mogę pokazać jakby tą prawdziwą też siebie właśnie i nie mieć takiego uczucia, że ja, nie wiem, oszukuję tych widzów, coś w tym stylu. No, nie wiem, czy właśnie rozumiesz ten przekaz, ale chodziło mi o to, żeby właśnie też samej siebie nie oszukiwać i jakby na siłę w te kanony normalności instagramowego piękna się po prostu wpisywać. I myślę, że to była dobra decyzja. No, muszę ci powiedzieć, że to była bardzo dobra decyzja. Mówię to też ze swojego punktu widzenia, bo przecież życie nasze składa się z dwóch części, z tych takich super chwil i z tych cięższych. I teraz akceptacja obu to jest właśnie nasze życie. Akceptacja, ale też wyciąganie wniosków i taka otwartość na radzenie sobie tak z jedną, jak i z drugą stroną tej naszej rzeczywistości, tak? No bo nie możemy popadać w jakieś super euforię i tryskać cały czas jakąś, nie wiem, energią nad wyraz, niż to, co rzeczywiście czujemy, prawda? Więc nie możemy udawać, właśnie tak jak powiedziałaś, że no, nie będziesz się przebierać i malować tylko na pokaz. Tak, no. A jednocześnie wenflonowelowe pokazuje tą drugą stronę życia z chorobą właśnie. I powiem ci, wiele osób może się z tobą utożsamić, odnaleźć ten kawałek siebie wśród tych wszystkich wypacynkowanych osób, tych ideałów i w ogóle właśnie, jak powiedziałaś, kanonów, tak, które są nam narzucane, no to jesteśmy właśnie też my w tych gorszych momentach, prawda? I to jest prawda, to jest życie, to jesteśmy my i nie da się tutaj przerysować ani w jedną, ani w drugą stronę. A jak podchodzisz do tematu, nie wiem, może ktoś ci zarzucił, że chcesz się wykreować na chorobie, temu to pokazujesz. To też słyszałam. Tak, właśnie a propos też mojej tej muzycznej strony, że gdzieś tam jednak więcej działałam w tym temacie, potem ucichło i nagle zaczęłam bardzo tego właśnie Instagrama tutaj gdzieś tam pokazywać, bardziej się udzielać, to zarzucono mi właśnie, że muzycznie mi nie wyszło, to teraz będę robić fame na chorobę, ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że mam lepsze rzeczy do zaoferowania światu niż tylko moja choroba i rozmawianie o niej. Także to nie jest tak, absolutnie, ale po prostu to, że gdzieś tam te zasięgi jakby są większe, że gdzieś ja szukam jakby tych odbiorców, to też ma na celu to, że po prostu ja wiem i zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że tych zdechlaków jest po prostu wszędzie dużo. I to są ludzie tacy jak ja, jak my, którzy gdzieś tam może nie do końca właśnie są rozumiani, jakby właśnie mają to poczucie no na siłę wpasowywania się właśnie w te kanony, że po prostu potrzebują też takiego miejsca, gdzie jakby no mogą być sobą, mogą właśnie ponarzekać na tą chorobę, mogą, nie wiem, pochwalić się jakimś sukcesem, tak, czy że dzisiaj się zmotywowali, stali z łóżka, albo że podjęli się nowej pracy mimo bólu czy coś tam, albo że mają zaostrzenie i są na przykład smutni z tego powodu, albo że mają remisję i są przeszczęśliwi i chcą po prostu komuś, kto to zrozumie, o tym powiedzieć. Także to było moim celem. Raczej nie właśnie, nie tyle co dla mnie jakaś taka, wiadomo, to też jest dla mnie jakaś forma autoterapii takiej, że ja mówię o tym głośno i tak dalej, taka też moja misja, jak ja to nazywam, ale to bardziej miało być miejsce właśnie dla ludzi, którzy potrzebują czegoś takiego, żeby właśnie odnaleźć podobne osoby i właśnie takie miejsce, gdzie
no, nazywa się rzeczy po imieniu, tak? Gdzie się nie boi słowa kupa i tak dalej. Także o to mi chodziło i no, zostało mi to niejednokrotnie gdzieś tam zasugerowane na jakichś grupach takich w ogóle niezwiązanych z chorobami, że po prostu to jest lans na bycie chorym, ale nie uważam w żaden sposób, znaczy nie uważam, żeby tak było i nie chciałabym być tak odbierana, bo jakby w mojej głowie cel tej całej akcji jest zupełnie inny. No tutaj ja przynajmniej tak podchodzę do tego tematu, kiedy ktoś próbuje mi też gdzieś tam taką szpileczkę wbić, to właśnie mówię, no to zamieńmy się chociaż na 3 dni tak, tym życiem naszym. Mhm. Zamieńmy się tym momentem, kiedy właśnie jest rzut choroby, kiedy jest zaostrzenie, kiedy świat staje na głowie, wszystko po prostu o 180 stopni się zmienia. Zamieńmy się, chociaż na 3 dni. I wtedy poproszę o ocenę, czy rzeczywiście można, no. Czy można się na tym lansować. No. Tak. A te tematy są na tyle ważne, tak ja uważam, że nawet jeżeli ktoś faktycznie tak sobie gdzieś tam bąknie, bo sam ma gorszy dzień, to uważam, że są tak ważne, że trzeba o tym mówić głośno, właśnie bez wstydu, bo często widziałam, że choroba stygmatyzuje różne osoby. I właśnie tak jak wspomniałaś, osoby są wykluczane ze środowiska towarzyskiego, z życia zawodowego, no bo tak, bo nie mamy siły po prostu. I tu się nie ma co oszukiwać, nie ma też co przekłamywać rzeczywistości. Po prostu są dni, że naszym największym sukcesem jest to, że po prostu się zwleczemy z wyra, no. Dokładnie. Tak po prostu jest. I takie miejsca, tak jak twoje, wenflonowelowe, czy właśnie to, które ja gdzieś tutaj tworzę, to są właśnie po to, żeby pokazać, że można o tym mówić, że można się przyznać do tego, że się jest chorym, a nawet jeżeli tego zrozumienia gdzieś z otoczenia najbliższego jest mało, to jesteśmy my, które zrozumiemy ten stan rzeczy, które zrozumieją właśnie, że ktoś, nie wiem, jest w gorszym nastroju, tak po prostu, że go boli, że mu się nie chce, że nie ma siły, że traci nadzieję bardzo często. A jak ty podchodzisz właśnie do tematu zrozumienia przez takie to szersze społeczeństwo wokół ciebie, albo taką bliższą społeczność, którą wytworzyłaś i zgromadziłaś wokół wenflonowelowe? Czy tam masz jakiś problem ze zrozumieniem tego, że ty tak masz? Każdy to rozumie? Czy uważasz, że jednak jest robota do zrobienia i to na gruncie takim bardzo szerokim, że jednak trzeba uświadamiać jeszcze dużo, dużo osób o tych chorobach, o tym, że właśnie młode osoby chorują, że się nie wygląda na chorych, a jednak... Mhm. Znaczy powiem ci tak, na pewno w takich środowiskach właśnie, jakie się tworzą, na takich profilach podobnych do naszych, to no, z tym zrozumieniem wydaje mi się, że nie ma problemu. Wręcz ja no, chyba nie spotkałam się od początku prowadzenia tego Instagrama z czymś takim, że osoba chora gdzieś tam właśnie nie rozumie osoby chorej, nawet jeśli choruje na coś innego. Raczej to jest naprawdę bardzo rzadkie. Oczywiście pewnie się zdarza, ale jakby no, nie widzę tego. Ale jeśli chodzi o takie grono właśnie cały czas, powiedzmy poza kompletnie to nasze zdechlakowe towarzystwo, to uważam, że cały czas trzeba o tym mówić głośno właśnie o tych stereotypach, o tym, że choroby nie widać, bo to jest bardzo ważne i dużo też osób niechorujących napisało do mnie właśnie po tych postach związanych z tymi tematami, właśnie z tym hasłem, że choroby nie widać, że one by w życiu nie pomyślały po prostu, że ktoś, kto wygląda normalnie, kto gdzieś tam przeważnie pracuje nawet zawodowo i tak dalej, nie wiem, ma dzieci, że choruje przewlekle po prostu na coś, co gdzieś tam wiąże się
z przyjmowaniem leków na stałe, czy na przykład, nie wiem, że chociażby ma stomię po prostu i on by w życiu nie powiedział, że ta osoba jest stomikiem, tak, żyje ze stomią. I to jest ważne, właśnie to jest ważne, żeby tych ludzi uświadamiać i właśnie wyzbyć się tego wstydu też, właśnie mówienia o chorobie, tak jak wspomniałaś, bo to jest ważne, żeby jakby nie postrzegać też choroby jako słabość. No wiadomo, te gorsze dni to jakby jest jedna kwestia, ale chodzi mi o to, żeby też znaleźć w tym siłę i jakby to prowadzenie też Instagrama, czy właśnie jakieś takie działania, które mają komuś tą wiedzę dać, albo właśnie pomóc, coś wyjaśnić, bardziej zobrazować, to wydaje mi się, że nam daje siłę, ale też jakby daje siłę tym osobom, które jej po prostu nie mają, bo bardzo często słyszałam coś takiego, że wiesz, jest mi dzisiaj źle i w ogóle boli mnie bardzo, ale widzę, że u ciebie też nie za dobrze i że też pisałeś, że cię boli i tak jakoś mi lepiej, że nie jestem z tym sam, że po prostu jakby razem raźniej się cierpi, w tym sensie, nie? Że jakby już sama świadomość, że ktoś dzisiaj też ma paskudny dzień, też bardzo go boli brzuch i na przykład no, leży w łóżku i po prostu czuje się beznadziejnie, bo nie jest w stanie dzisiaj nic zrobić, to już taki fakt po prostu pociesza kogoś, że on nie jest wyjątkiem, że on nie jest przez to, nie wiem, gorszy, dziwny, że on dzisiaj sobie gorzej radzi, tylko że jakby to jest normalne, bo też jakby no, choroby przewlekłe wiążą się bardzo często niestety też z depresją, ale to pewnie dojdziemy do tego, bo po prostu no, gdzieś tam głowa i ciało, jak no, wiadomo jak to wygląda, tak, że psujemy się fizycznie, często psychika też podupada i odwrotnie, jeśli mamy takie czasy, jakie mamy, żyjemy w przewlekłym stresie, to prędzej czy później ciało też to odreaguje i nam po prostu pokaże, że jest coś nie tak. I myślę, że to jest ważne, żeby cały czas nie przestawać o tym mówić, jakby robić te wszystkie akcje, też rysowania bólu, tak jak to nie był mój autorski pomysł, ale właśnie też słyszałam o tej akcji i bardzo mi się spodobała. Narysuj mi swój ból i po prostu czasem nie jesteśmy w stanie słowami opisać, co się dzieje, nie umiemy, albo jest po prostu tych myśli mnóstwo i ciężko tak jakby słowami oddać to, co się czuje i wydaje mi się, że właśnie rysowanie czy jakakolwiek ekspresja, gdzieś tam wyrażanie tego bólu jest fajne i jest na pewno terapeutyczne niż po prostu duszenie w sobie tego i właśnie tego, to poczucie samotności w chorobie jest najgorsze. Ja powiem szczerze, że to jest rzecz, której ja się boję najbardziej. Że zawsze mnie to najbardziej przerażało, właśnie taka samotność, tym bólu właśnie w chorobie i takie niezrozumienie totalne po prostu, co ja przeżywam, jak ja mam w ogóle tutaj zakomunikować to we właściwy sposób, gdzie jest ta granica między informowaniem o czymś, co jest dla mnie ważne, a użalaniem się nad sobą, tak? Bo często jest to też odbierane, że osoby chore to się tylko użalają, tak? Bo często jest źle, no to często się mówi o tym gdzieś tam, że jest źle, to na pewno jest użalanie się, a to tak nie jest zupełnie. I właśnie po to są te miejsca, żeby tam nie było użalania, tylko żeby były normalne rozmowy o tym, o słabości po prostu i o tym, jak tą siłę w sobie znaleźć właśnie w te słabsze dni, i jakoś walczyć dalej. Tak, to jest bardzo ważne to, co wspomniałaś. Ja w jednej z rozmów poprzednich z Nitią Patrycją Pruchnik, tam właśnie też wskazałam taką opinię, akurat dotyczyła ona mojej książki i śmiałam się, że to chyba najkrótsza z możliwych opinii, ale jak bardzo trafna i potrzebna właśnie nam zdechlaczkom. I ta opinia brzmiała: też tak mam. Mhm. Też tak mam. Czyli właśnie widząc kogoś, kto, tak jak wspomniałaś, no też ma słabszy dzień, mogę się utożsamić z tą osobą i w zasadzie mam 90% pewności, że ktoś mnie w końcu rozumie, nawet jeżeli mnie domownicy nie rozumieją. Że każą mi wstać z łóżka, a ja po prostu nie mam siły. I ta opinia, też tak mam. Mówię, kurczę, to jest niesamowite, że czasami właśnie nawet taka akcja, jak wzięłaś w niej udział, czyli tego rysowania bólu, tam przybliżmy, to było, miałaś namalowane chyba po laparoskopii, prawda? Tak, blizny właśnie. Blizny. Mhm. No to było tak obrazujące
i w zasadzie tam słowa były zbędne, prawda? Więc ktoś będąc właśnie po zabiegu i widząc twoje zdjęcie w takim stanie, no to jest pewien, że nie jest sam w danym momencie i to jest niezwykle potrzebne. Ale też wspomniałaś o tym, żeby nauczyć się albo jakoś starać się w ogóle zauważać, że nawet w tych ciężkich momentach jest coś dobrego. Że nawet jak jest beznadziejny dzień, to żeby chociaż stymulować swój umysł do tego, żeby coś dobrego zauważyć w ciągu dnia. Czy tobie to przychodziło od zawsze z łatwością, czy też musiałaś się tego nauczyć? Na pewno nie z łatwością. Wydaje mi się, że musiałam się tego nauczyć i zajęło mi to też dużo czasu. Nie mogę powiedzieć, że jest idealnie w tej kwestii, bo są, wiadomo, takie okresy, że jest ciężko te pozytywy gdzieś tam do siebie dopuścić, ale na pewno jest lepiej niż kiedyś. I chodzi po prostu najbardziej o to, żeby właśnie, znaczy ja tak mam, że jak już są te gorsze momenty, to staram się cokolwiek takiego znaleźć, nawet nie wiem, to, że po prostu idę na pobranie krwi i mam bardzo miłą pielęgniarkę, która po prostu się do mnie uśmiecha, gadamy sobie, pyta o tatuaże, życzy mi miłego dnia, albo ja ją tam zagadam, jaki dzisiaj dzień w pracy i to już jest coś takiego fajnego, miłego i sobie myślę, że kurczę, no gdyby nie ta moja choroba, to nie poznałabym tej pani i na przykład miałam taką kiedyś sytuację właśnie, że też pomogłam pani pielęgniarce, bo biedna mi się zwierzyła, że ma problem z ósemkami, że bardzo ją bolą ósemki, że musi je wyrwać, ale że ma lęk przed dentystą, że chciałaby je usunąć w narkozie, ale nie wie, gdzie w Poznaniu jest to możliwe. A ja akurat sprawdzałam kilka tygodni wcześniej dla kogoś innego i po prostu wiedziałam, gdzie jest taka możliwość, podałam jej te wszystkie dane, ona przeszczęśliwa, dziękuję ci dziewczyno, to właśnie. I to było takie fajne, że ja szłam po prostu z takim nastawieniem, że znowu mnie boli, idę na badania, znowu muszę iść na te badania, a wyszłam kompletnie w innym nastawieniu, bo komuś pomogłam, tak? Że to było takie fajne i wydaje mi się, że to może być wszystko tak naprawdę i nawet to słowo właśnie ja też tak mam i czasami nie potrzeba nic więcej słyszeć w taki dzień. To wystarczy i ta świadomość właśnie, że ktoś jest, że ktoś właśnie tak jak powiedziałaś, 90% szansy, że on to rozumie po prostu i na pewno jest łatwiej gdzieś tam się uspokoić, bo często tak powiedzmy w tym zdrowym gronie to nie zawsze jest to tak odbierane i właśnie nie mamy tego poczucia może do końca właśnie takiego zrozumienia. Też często słyszę, że właśnie osoby w ogóle nie mają wsparcia, jeśli chodzi o rodzinę, jeśli chodzi gdzieś tam o bliskich i tak jak powiedziałaś, są wykluczane gdzieś tam z towarzystwa, bo po prostu na nic nie mają siły, wiecznie ich boli, później przestaje się ich zapraszać i tak dalej, gdziekolwiek, bo przecież i tak nie przyjdą, bo i tak się będą źle czuły. I jakby ja to mocno odczułam i choroba gdzieś tam strasznie zweryfikowała moje grono znajomych. No ale przynajmniej teraz wiem, kto jest, bo chce być, a kto był tylko, bo były imprezy i szaleństwo. Także jakby zajęło mi to trochę czasu, żeby się tego nauczyć i faktycznie ten pozytyw w ogóle dopuścić do siebie. W ogóle samo zaakceptowanie też jakby choroby, zdania sobie też sprawy z tego, z iloma ograniczeniami po prostu gdzieś tam to się wiąże. Jak przyszedł moment właśnie taki, że pojawił się problem z pracą, że ja odczułam to, że gdzieś tam te dolegliwości mi bardzo mocno wpływają na to funkcjonowanie takie codzienne. To było takie właśnie kluczowe, takie dla mnie, jakbym dostała obuchem w głowę, bo w momencie, kiedy te diagnozy dochodziły i była ta kolekcjonerka diagnoz, znaczy no jest cały czas, ale że jakby zbierałam te diagnozy i to było na zasadzie takiej, że ja się od tego jakby odgradzałam, w sensie, że nie było jakiejś załamki z każdą diagnozą, że o Jezu, kolejna rzecz, bo ja jakby to wypierałam. Wypierałam to z siebie, że po prostu aha, dobra, okej, mam to stwierdzone, dobra, okej, to mam stwierdzone, dobra, okej. I jakby w ogóle nie umiałam tego zaakceptować. I to był mój taki mechanizm po prostu wypierania, że nie ma tego. Ja będę udawać, że tego nie ma w ogóle, nie? Ale na dłuższą metę to jest bardzo niszczące takie i właśnie wymagające no niesamowitej gry aktorskiej, że jest wszystko dobrze i przecież wcale mnie nie boli, ja tylko tak siedzę. Także to naprawdę potrzebowałam na to czasu. Też bardzo długo się jakby obwiniałam o chorobę, bo widziałam, że jakby przez to, że choruję gdzieś tam
nie spełniam oczekiwań innych osób gdzieś tam bliskich, które by chciały, żebym miała nie wiadomo jaką pracę, jeździła najlepiej po świecie i po prostu robiła multum rozmaitych rzeczy, szalała na imprezach i w ogóle, a jakby ja wiedziałam, że nie jestem w stanie i czułam to i w momencie, kiedy czułam, że gdzieś tam rozczarowuję te osoby jakby moją chorobą, to zaczęłam się obwiniać o tą chorobę, że kurczę, no Jezu, jestem beznadziejna, ja po prostu, no oni mają rację, ja powinnam tyle robić, ja mam tyle lat i w ogóle, a ja po prostu leżę, patrzę w sufit i się zastanawiam, kiedy mnie przestanie boleć na tyle, że będę w stanie wstać i iść do łazienki. Także jakby, no straszne były te stany, straszne było to poczucie winy, wiadomo, pretensje też do całego świata tak naprawdę, dni też takie, że nie wiem, no Panie Boże, dlaczego ja, tak? Także wszystkie rozmaite takie rzeczy przerabiałam, płacz, złość, bezsilność, miałam epizod depresyjny, który po prostu 2 lata trwał tak naprawdę, był to bardzo ciężki też okres dla mnie i w dużej mierze mogę powiedzieć, że 95% jakby powodu tego wszystkiego, co wtedy przeżywałam, to było właśnie związane z chorobą, z tym procesem po prostu jakby oswojenia się z tym, że jest tak, i tak będzie i albo ja się z tym po prostu zakoleguję, w sensie zaakceptuję, że to jest część mnie i jakby też to było dla mnie takie ważne, że uświadomiłam sobie, że jakby choroba nie określa mnie jako człowieka. I to akurat usłyszałam od pewnej osoby kiedyś, że mimo, że choruję, to jakby ja cały czas jestem osobą, jestem jakby osobną jednostką. Mimo, że ta choroba jest częścią mnie, to jakby ja nie jestem chorobą, a choroba nie jest mną, nie? W tym sensie. I to było też takie dla mnie odkrywcze, że kurczę, faktycznie, że ja mogę chorować, ale nadal być fajna laska, nie? Także zaczęłam tak myśleć po prostu, że wszystko jest po coś, że może faktycznie, jeśli już jest tak, jak jest, to żeby to jakoś wykorzystać, żeby zbyt często miałam i poniekąd jeszcze mam takie uczucie, że życie mi gdzieś tam przecieka przez palce, tak? Że te najlepsze lata gdzieś mi uciekają, że właśnie nie korzystam tak, jakbym chciała z tego życia i gdzieś tam ze swoich jakichś, nie wiem, ambicji takich wewnętrznych, ale no po prostu uważam, że skoro tak jest, to muszę zrobić coś z tym, co jest i w jakiś sposób po prostu no czuć, że coś robię dobrego. I jakby to, że gdzieś tam pomagam tym ludziom też swoją historią i z tym doświadczeniem, czy nawet tak jak ja zawsze mówię, że chociażbym jednej osobie miała skrócić diagnozę gdzieś tam moją wiedzą po prostu, że powiem jej coś, czego ona nie wie i nagle się okaże, że to będzie u niej po prostu wow, to jest to, czego ja szukałam, dziękuję i w ogóle, to ja już jestem spełniona. To ja już jestem spełniona, szczęśliwa i jakby wtedy wiem, że to ma sens, nie? I to jest fajne uczucie naprawdę i zdarzyło mi się już doświadczyć takiego uczucia i to jest, nie idzie tego porównać z niczym. Tak, to jest niesamowite i jednocześnie piękne i tak jak zaczęłam, że możemy rozmawiać na trudny, ciężki temat, no bo choroby nie są lekkie, ale można z tego wyciągnąć taki głębszy sens, że właśnie zarówno ty, jak i ja budujemy taką swoją misję no na tej swojej chorobie, na tych swoich doświadczeniach, no bo gdyby nie te doświadczenia, to tak jak mówisz, no nie mogłabyś nikomu nic poradzić, wesprzeć, zrozumieć tak, dokładnie tak zrozumieć, jak on tego oczekuje wręcz. Bo ty wiesz, jak to jest po laparoskopii, i nikt inny, kto nie miał tego zabiegu, tej operacji, nie jest w stanie sobie wyobrazić. A już czytałam różne komentarze pod takimi postami, gdzie ktoś właśnie pisał, no jestem po laparoskopii, boli mnie i tak dalej. I tutaj zrozumienie od kobiet innych, nie powiem, że przyszło, bo w komentarzach przeczytałam okropne słowa. No co ty, gdybyś była po cesarce, to byś dopiero wiedziała, jak to jest, mieć rozkwaszony brzuch, a co ty tutaj się użalasz, masz tylko 2 dziurki. No więc z tym bywa różnie, prawda? Ale też chciałam jeszcze nawiązać do tego, wspomniałaś o weryfikacji znajomych, że tutaj selekcja nastąpiła. I kiedyś natrafiłam na fajne zdanie, że pewnych przyjaciół poznajemy w niepewnych czasach. I to do naszych sytuacji
akurat pasuje jak ulał. No. Kurczę, niesamowite to jest właśnie, że można z tych trudnych sytuacji wyciągać coś dobrego, szukać tego głębszego sensu. A chciałabym wrócić do tego pytania, jak ci się udało uzyskać tą taką jasność umysłu w tych trudnych momentach, że no nawet kiedy miałaś ten epizod depresyjny, jak ci się udało wybrnąć z tego? To znaczy, powiem ci tak, to był okres czasu właśnie ciężki przez chorobę, przez jakieś tam też prywatne, powiedzmy, problemy związkowe wtedy i jakby pomogła mi terapia, też mogę powiedzieć, że w jakimś sensie, bo trafiłam do takiej fajnej grupy, znaczy to była terapia grupowa i jakby dla mnie to też wtedy było kolejne takie uświadomienie sobie, jak ja słucham tych ludzi i tego, że oni też na przykład tam niektórzy, co prawda, na coś chorowali i też gdzieś tam problemy się z tym wiązały i tak słuchając ich, to ja po prostu miałam takie odkrycie, że kurczę, ja nie jestem jakaś, wiesz, UFO, nie? Tylko oni też tak mają właśnie i to był kolejny raz, kiedy ja tego doświadczyłam właśnie na tej grupie i właśnie nawet jeśli chodzi o jakieś lęki i czy w ogóle samą depresję, to jakby ja też długo to wypierałam, że ja w ogóle potrzebuję pomocy. Ja jestem taką osobą, że jakby bardzo ciężko sobie czasem uświadamiam pewne rzeczy i z reguły dłużej mi to zajmuje niż innym i właśnie to był chyba ten problem też w tym momencie, bo już osoby takie z bliskiego otoczenia zauważyły, że ja po prostu no jakby to nie jest zwykły smutek, tak? To nie jest zwykły gorszy dzień, tylko ja po prostu już miałam takie okresy naprawdę, które się w tygodnie zamieniały, potem w miesiące i faktycznie zwrócono mi uwagę na to, że Werka to już chyba nie jest tylko taki zwykły, nie wiem, obniżony nastrój czy coś i warto by było z tym zrobić coś. I jakby też wtedy były po prostu jak, takie lęki i z tymi lękami gdzieś tam do dzisiaj walczę, ale wtedy to było straszne i to też się wiązało mocno z chorobą fizyczną, bo jakby przez te problemy z układem pokarmowym to jakby pojawiły się dodatkowe takie lęki związane z wychodzeniem z domu po prostu, też z wyjazdami gdziekolwiek. Ja mówię 7 lat temu, to ja wiesz, jeździłam co chwilę gdzieś jakiś, nie wiem, Kraków, Wrocław, castingi, nie castingi, jakieś tam zawody taneczne i w ogóle uwielbiałam gdzieś tam właśnie podróżować, a potem przyszedł taki okres czasu, że zaczęłam się bać wychodzić z domu, że zaczęłam się bać tego, że właśnie zacznie mnie boleć, będę gdzieś daleko, że nie będę miała możliwości się położyć na przykład. To też jest taki właśnie czynnik gdzieś tam stresujący, bo przy moich bólach to są takie bardziej skurczowe bóle i pomaga mi jakby tylko i wyłącznie czasami położenie się i wyprostowanie właśnie brzucha, tak żeby on po prostu nie był w żaden sposób gdzieś tam zgięty czy skręcony. I to były takie rzeczy, które mnie stresowały. No i właśnie na tej terapii pomogło mi to faktycznie, że zobaczyłam, że są osoby, które też tak mają, ale mimo jeszcze brałam leki, dałam się namówić na antydepresanty, gdzie byłam mega anty po prostu osobą na takie rzeczy. Szczerze powiem ci, że byłam u chyba 5 psychiatrów, zanim w ogóle 6 mnie namówił na to, żeby wziąć leki. Także udało się tej pani jakoś mi namówić. Ale z perspektywy czasu uważam tak, że są takie jakby problemy gdzieś tam psychiczne, gdzie te leki faktycznie pomagają. I jakby ja widzę po osobach różnych, które biorą leki, że im to pomogło, że to było dla nich dobre, że farmakoterapia w ogóle połączona z terapią super, ale jakby patrząc na siebie i to, ile mi to dało, czy w ogóle mi coś akurat leki pomogły wtedy, to nie. Wręcz pogorszyły mi te stany, mimo że były zmieniane i tak dalej leki, to nie dało mi to za bardzo nic, więc zaczęłam po prostu sama gdzieś tam poszerzać tą świadomość w ogóle, co się ze mną dzieje. Zaczęłam bardzo dużo czytać wszelakich rzeczy właśnie o depresji, o lękach, o tym lęku wolnopłynącym, że lęk napędza lęk, skąd to się bierze i jakby uświadomiłam sobie dużo rzeczy, których no tak naprawdę ani żaden psycholog, ani żaden psychiatra mi wtedy nie powiedział. I to było dla mnie też takie odkrywcze wtedy. I wydaje mi się, że wtedy w ogóle to mi najwięcej dało, że właśnie ta sama świadomość i tak naprawdę odbicie się od największego już po prostu takiego dna, totalnego dna, jeśli chodzi o psychikę, bo wydaje mi się, że niżej jakby niż wtedy, to
chyba nie byłam nigdy w życiu, nie? W sensie to był naprawdę taki okres, gdzie już by mnie dzisiaj nie było tu po prostu, bo nie chciało mi się żyć wtedy, naprawdę mi się nie chciało żyć. Męczyły mnie myśli samobójcze, później przyszły chęci, koniec końców niestety doszło do próby samobójczej, także po prostu ja nie chciałam żyć. Ja podjęłam decyzję, że ja już dalej nie potrafię. I wiadomo, można powiedzieć, że nie wiem, tchórz albo że nie wiadomo co, ale nie widziałam po prostu dla siebie ratunku żadnego. Nie umiałam wtedy myśleć tak, że to może być tylko taki etap, jakiś właśnie gorszy moment, że ja muszę jakoś działać, wyjść z tego. Nie, wtedy czarna dziura, ciemność po prostu dla mnie nie było jakby w ogóle światła w tym wszystkim. I to był taki moment, gdzie mnie po prostu odratowali. I jakby w momencie, kiedy uświadomiłam sobie to, że tracąc przytomność i będąc już tak naprawdę jedną nogą na tamtym świecie, nie wiem, 2 minuty dłużej bym była nieprzytomna i myślę, że naprawdę mnie by tutaj nie było. I w momencie uświadomienia sobie tego, to uwierz mi, że ja miałam takie po prostu druga szansa od życia. Nie możesz tego po prostu zmarnować, nie? Naprawdę, może to jest oklepane, ale właśnie takie miałam odczucia wtedy, że kurczę, chyba mnie tam do góry nie chcą, chyba jeszcze mam coś tu do zrobienia, nie? I powiem ci szczerze, że zeszłam wtedy z leków, jakby odstawiłam totalnie nic, wszystko, co brałam, jeśli chodzi o antydepresanty i zaczęłam właśnie walczyć, po prostu walczyć z tym na trzeźwo, jakby takim trzeźwym myśleniem i wychodzeniem z tych schematów właśnie błędnych. Przepracowywałam jakieś traumy i tak dalej i tak stopniowo, stopniowo, stopniowo doszedł później ten moment właśnie pogodzenia się z chorobą, obrócenia tej słabości właśnie w siłę. I tak jak mówisz, skąd, w którym momencie, to wydaje mi się, że właśnie w tym, bo byłam już tak słaba, że stało się to, co stało, ale z drugiej strony uświadomiłam sobie, że jak ja się po prostu nie znajdę tej siły w sobie i jak ja się nie podniosę, to jakby nikt za mnie tego nie zrobi, nikt mnie nie podniesie. Ani żadne leki, ani żadna tak naprawdę terapia na dłuższą metę, jeśli ja sama nie będę chciała po prostu no, zaakceptować siebie z tym, ale znaleźć coś w tym dobrego po prostu takiego, nie? Że ja mogę jeszcze komuś coś dać po prostu od siebie, będąc taka, jaka jestem, czyli niedoskonała, czyli schorowana, czyli po jakichś takich przejściach i tak dalej. Ktoś powie, że o Jezu, wariatka, co tam ona gada, nie? Ale powiem ci szczerze, że straciłam już chyba 3 osoby po prostu przez właśnie samobójstwo ze znajomych. I ja wiem, że to jest naprawdę powszechny problem. I ja wiem, że bardzo dużo osób właśnie, które chorują przewlekle, ma takie myśli, może nie chęci, ale ma takie momenty, gdzie sobie po prostu myśli, kurczę, ja już nie chcę żyć, bo ja nie chcę takiego życia, to nie ma sensu. Jak ja mam się tak czuć, to ja nie chcę po prostu, nie? I właśnie ja jestem takim światłem teraz, dosłownie, że naprawdę idzie z takiego najgorszego bagna wyjść. Idzie. I ja jestem na to dowodem, bo ja dla siebie nie widziałam szansy. Naprawdę nie widziałam. Ja po prostu ryczałam dzień, dnia. To było moje jedyne zajęcie. Ja siedziałam, kołysałam się przód w tył i po prostu płakałam. Nie mogłam przestać płakać. Nie mogłam spać nawet po 5 dni czasami w nocy. I tak wyglądało moje życie wtedy. Ja się bałam wyjść do sklepu pod blokiem po jakieś zakupy. Ja na przykład bałam się czasami wstać do kuchni i w ogóle zrobić sobie jedzenie. Bo po prostu lęk mnie totalnie zablokował i wycofanie na maksa z całego życia w ogóle, z towarzyskiego i tak dalej. Także nigdy nie jestem też taka, że porównuję, że choroba psychiczna, choroba fizyczna, bo jak dla mnie często bardzo wiąże się jedno z drugim też. I to naprawdę trzeba tak samo się gdzieś tam opiekować swoją głową, jak się człowiek opiekuje ciałem, bierze leki, czy tam właśnie jakoś, czy chodzi na terapię, czy po prostu sam coś tak przepracowuje, bo wydaje mi się, że to jest wtedy... Znaczy inaczej, wydaje mi się, że po prostu warto zrobić cokolwiek, żeby było lepiej, niż nie zrobić nic i się w tych stanach zatracać, bo wiem po sobie, że dopóki się nie zacznie walczyć, to tak naprawdę jest coraz gorzej, więc nastawienie jednak mimo wszystko takie oklepane, że zmień nastawienie, ale nie, naprawdę jest w tym coś. Nie mówię, że to jest lek na wszystko, ta zmiana nastawienia,
ale trzeba się czasami tak odbić, żeby dopiero zacząć żyć. Tak, to bardzo ważne to, co powiedziałaś. Tutaj wyciągnęłabym kilka wątków z tej twojej wypowiedzi teraz. Przepraszam, że się tak rozgaduję na jeden temat. Uwierz mi, że w tym momencie, jeżeli ktoś będzie słuchał naszej rozmowy, to jestem pewna, że uratowałaś komuś życie albo przywróciłaś chociaż chęć do życia. Jestem pewna, jestem no w 100% pewna, że tak jest. I te nasze historie są potrzebne światu. Właśnie te twoje słowa i ta twoja szczerość to jest potrzebne, żeby o tym mówić głośno. I tak jak wspomniałaś, no jesteś przykładem na to, że nawet jakby się było, za przeproszeniem, w czarnej dupie tak głęboko, tak. To można wyjść. To można się odbić od dna, ale co jest najważniejsze? Musi się pojawić ta nasza otwartość i chęć do życia. Bo bez tego, to gdyby nawet ratowali nas najlepsi terapeuci, pomagali bliscy, znajomi, każdy by nam chciał podać rękę, ale my nie wyciągniemy swojej ręki po pomoc, no to nie ma szans. Więc kochani, jeżeli jesteście w takim momencie, nie wstydźcie się, zgłoście się po pomoc do kogoś, kogo obdarzycie swoim zaufaniem, komu powiecie, że jest naprawdę wam bardzo ciężko. Zróbcie taki najmniejszy krok, chociaż wiem, że on będzie krokiem 100-milowym dla was. Ale może to będzie taki wewnętrzny klik, który gdzieś coś odblokuje i doda takiego wiatru w wasze skrzydła, żeby jeszcze chciały polecieć. Weronika, powiem ci, że ja jestem, wiesz, cała w dreszczach, ciarkach i we wszystkim, co tylko możliwe. Jezu, no nie chciałam cię tak tutaj, wiesz, ale wydaje mi się, że trzeba o tym mówić. I jeśli trzeba. Mogę właśnie pokazać to, że się da, po prostu, że się da, to myślę, że warto się przyznać też do jakichś swoich właśnie takich doświadczeń, mimo że nie uważam, że jest się czym chwalić, ale nie zamierzam się też wstydzić, bo jakby ten etap wstydu też mam po prostu już za sobą i teraz staram się akceptacja po prostu na full i myślę, że faktycznie ktoś, kto jest w takiej sytuacji, może słysząc moje słowa gdzieś tam tą iskierkę nadziei jednak faktycznie dostanie. Bo mówię, to nie są puste słowa, to nie jest tak, że ja wam teraz jak jakiś coach, taki typowy coach, po prostu powiem, że o, tutaj, nieważne jak jest źle, zaraz może być super, wszystko zależy od ciebie. Nie, to tak, to nie do końca tak jest, nie chcę być coachem, ale naprawdę jak słyszę, że ktoś po prostu jest na dnie i gdzieś tam nie ma pomysłu, znaczy już stracił totalnie nadzieję, że jakby jego przypadek jest beznadziejny, że już nawet nie dopuszcza takiej myśli, że może być inaczej, to ja wtedy mówię, uwierz mi, może. Może być inaczej, nieważne jak beznadziejny jest to przypadek, zawsze można jeszcze coś znaleźć w tym wszystkim, takiego, co nam chociaż delikatnego takiego pstryka do przodu da. Nie mówię, że kopa, bo to może za dużo powiedziane, ale takiego pstryczka po prostu, że powalcz jeszcze trochę, a spróbuj jeszcze, a tego jeszcze nie próbowałeś. No może warto z tej strony na to spojrzeć. I to wystarczy. Tak. Żeby się zastanowić nad tym. Tak. Ja ostatnio przyszło mi takie super porównanie, żeby nasz organizm, ten taki schorowany, w którym właśnie są różne dolegliwości, żeby spojrzeć na ten nasz organizm jak na takie małe dziecko. Masz małe dziecko w domu, które jest chore. No to czy bardziej się nim zajmujesz, tak troszczysz, opiekujesz, dajesz jeszcze więcej miłości, czy właśnie robisz jakieś wyrzuty? Ojej, znowu jesteś chory, a znowu cię boli. Nie? I właśnie, żeby to wziąć do siebie, że to małe dziecko to właśnie jest ten nasz organizm z chorobą, który nam coś chce powiedzieć, który woła o miłość, o zaopiekowanie się w końcu sobą,
o usłyszenie siebie, co tak naprawdę nam tam te wszystkie głosy w głowie i sercu mówią, jakie są te nasze potrzeby duszy, co tam naprawdę się dzieje w głąb nas. I to jest fajne porównanie właśnie z dzieckiem, fajnie. No masz rację, zgadzam się, że to tak jest. Żeby w końcu właśnie spojrzeć na siebie, jak na takie małe dziecko, z taką czułością, jakiej jeszcze nie dostaliśmy do tej pory. Aż mam, wiesz, znowu ciary, ale kiedy ja zaczęłam zmieniać postrzeganie też siebie właśnie w tej chorobie, bo tak jak powiedziałaś, choroba nas nie definiuje. To, że jest choroba, to nie znaczy, że my jesteśmy tą całością. I też chciałam zauważyć, że nawet długotrwała choroba, czy taka przewlekła, to nie musi być, nie wiem, takie więzienie do końca życia. Czasami to jest lekcja właśnie po to, żeby w końcu się zatrzymać. I tak było przynajmniej u mnie. No bo był pet, oczywiście, jak taki szczurek albo chomik. I w końcu, kiedy przyszła choroba, był czas na takie zatrzymanie się i konfrontację samej ze sobą. I zostajesz z milionami myśli i tam po prostu się dzieje wszystko. Tam się dzieje jak w jakimś kosmosie, wszystko lata, szumi. No i trzeba się z tym uporać, w końcu. Tak, to jest taki jakby proces, ja zawsze mówię, jakby choroba jest procesem, ale też takim właśnie wyciągania też wniosków, zauważenia rzeczy, jakich wcześniej na przykład się nie zauważyło i taki fenomen, zawsze załóżmy, że taką osobę sobie wyobraźmy, która jest totalnie niezależna, która właśnie jest mega taka ambitna, życie na takich wysokich obrotach właśnie i cały czas jakby ta niezależność aż kipi, że ona po prostu, wiesz, nie, cały świat jest jej, co to nie ona tutaj jakby chciała zrobić i w pewnym momencie przychodzi ta choroba. I na przykład, no nie daj Boże, jakaś taka cięższa i ta osoba nagle z tej mega niezależnej staje się po prostu mega zależną od innych. I ona zauważa w tym momencie, zdaje sobie sprawę, jaka jakby, że te wartości to jest zupełnie coś innego, że jak czasami to podtrzymanie za rękę, kiedy boli, jest po prostu na wagę złota, nie wiem, obecność u lekarza w momencie odbierania jakichś ważnych wyników, zwykła obecność po prostu, nie, że to jest Jezu, wow, że on to dla mnie zrobił, on ze mną tam był i jakby zupełnie się zmienia w chorobie takie, wydaje mi się, postrzeganie takich czasami też właśnie drobnych rzeczy, w ogóle tak samo odczucie ulgi, to jest też dla mnie, ostatnio też pisałam o tym posta, fascynujące, że jakby choroba jest po to, żeby pokazać nam te momenty, żebyśmy nauczyli się odróżniać jakby i doceniać też, kiedy jest dobrze, a nie do końca nawet sobie zdajemy sprawę, że o, dzisiaj jestem jakiś bardziej aktywniejszy, więcej tu podziałałem, w sumie nic mnie dzisiaj aż tak nie boli i tak dalej. Od takiego momentu, gdzie przychodzi ten ból, gdzie nas składa, gdzie my faktycznie no, jesteśmy do niczego, to ulga jest po to, żeby zauważyć właśnie, gdzie jest ta granica między tym dobrym samopoczuciem, bólem, a tym uczuciem, kiedy on mija i kiedy my możemy to odczuć, że jest lepiej. Bo tak naprawdę, gdyby było cały czas dobrze, to wydaje mi się, że człowiek by przestał się cieszyć tym, bo by cały czas po prostu było dobrze, nie doceniałby może aż tak tych momentów właśnie ulgi, która się wiąże z radością, tak? Bo jest dobry dzień, bo dzisiaj mogę więcej, bo dzisiaj mnie mi boli, bo dzisiaj przyszła w końcu ta ulga w bólu, na przykład, nie wiem, kręgosłupa, który trwał od tygodnia, bo się zatyrałam w pracy za ostro i musiało mnie troszkę poskładać. I to jest fajne, że człowiek właśnie zupełnie, wydaje mi się, w większości zaczyna inaczej myśleć i tak podchodzić do niektórych rzeczy. Tak, zgadzam się z tobą. No też stąd właśnie taki tytuł mojego programu Życie z chorobą, punkt zwrotny, że przychodzi choroba i jesteśmy, no tak można powiedzieć, skłonieni, wręcz zmuszeni, że przewartościujemy to swoje życie. Zaczniemy zauważać to, co wydawało nam się, że jest normalne i będzie nam dane na zawsze, a jednak nie. I
napisałam książkę z moim ukochanym, jesteśmy współautorami, właśnie w związku z chorobą. I są tu zawarte pytania, zresztą tak jest złożona książka, że są pytania, które zadaje życie i my na nie odpowiadamy. I ta książka powstała dlatego, chciałam się podzielić właśnie swoją historią i Maciek swoją, ale chcieliśmy bardzo pokazać, że w tych słabościach możemy odkrywać moc, czyli to, co mówiłyśmy, że wielką sztuką jest sztuka akceptacji, ale też nie takiej akceptacji, że wiem, że jestem chora i nic z tym nie robię, tylko żeby ta akceptacja też wyzwalała w nas otwartość i chęć wyzdrowienia. Otwartość na uzyskiwanie właśnie różnych informacji, tak jak ty wspominałaś, że poszłaś na terapię, tak, szukałaś przez wielu lekarzy, w końcu dałaś się namówić na leki, ale to twoja taka chęć poszerzania świadomości i nauczenia się tych wszystkich procesów, jakie w nas zachodzą, to było bardzo istotne, czyli ta otwartość na szukanie rozwiązań, szukanie szans, nie zamykanie się w sobie, tylko właśnie opowiadanie o swoich doświadczeniach, dzielenie się tym, to jest bardzo ważne i ja podchodzę do tego dokładnie tak samo. Dlatego chciałabym, żebyś wybrała stronę. Możemy założyć, że od 17 do 250. Ja przeczytam ci jedno z pytań, a ty postarasz się odpowiedzieć. O Boże, dobra, to może niech będzie 26. Dobra, zaraz zobaczymy, co to jest. Okej, to jest pytanie związane z poprzednim, więc przeczytam oba, żeby była jasność. Co odczuwasz, słysząc słowo choroba? Jakie wywołuje w tobie emocje i czy tak było od zawsze? No to już w sumie się można powiedzieć, że odniosłam troszkę do tego, tak. Ale tak, że właśnie kiedyś takie poczucie wstydu, takiego właśnie bycia gorszą, jakąś taką, nie wiem, po prostu, nie wiem, wykluczoną właśnie sama w swoich oczach, jakoś tak się źle czułam, słysząc to po prostu, a teraz jakby stało się to po prostu normalne, w sensie nie reaguję w żaden sposób emocjonalnie jakoś już na to, bardziej jest takie po prostu no pogodzenie się z tym, ale w takim dobrym sensie, że jakby jestem w stanie o tym otwarcie rozmawiać, że nie ma tego poczucia już takiej słabości takiej psychicznej przez chorobę jakby, nie? W sensie, że ta otwartość właśnie, o której mówisz, się tak fajnie zaczęła przejawiać, że te tematy różne jakby związane z chorobą i też z jakimiś właśnie powiedzmy sposobami radzenia sobie z tym wszystkim, by dojść do diagnozy i tak dalej, to jakoś już nie jest takim, nie sprawia mi już takiej trudności jak kiedyś. I wręcz można powiedzieć, że jak wiem, że ta rozmowa coś jakby daje, to lubię o tym rozmawiać, bo wiem, że warto właśnie, tak jak cały czas utrzymuję, mówić o tym. No pięknie. Właśnie ta samoświadomość chyba tutaj jest najbardziej istotna w tym wszystkim. Żeby dopuścić do siebie fakt, że no, jestem chora, ale żeby się w tym tak bardzo nie zakleszczyć, nie? Bo to będzie najważniejsze. A ja chciałam cię zapytać o endometriozę. Teraz może troszkę temat ciuteczkę stał się głośniejszy, chociaż no jeszcze dużo jest do zrobienia, dużo. Ale dlatego też chciałabym ciebie zapytać właśnie o tę chorobę. Choruje na nią tak bardzo dużo kobiet. A wiele osób uważa, że choroby nie ma. No bo jesteś kobietą, no to co narzekasz, że cię coś tam boli? No miesiączka jak miesiączka. Jesteś kobietą, to cię boli. A przecież to nieprawda. No co ty, to jest co fenomen. Co powiedzieć na ten temat? Znaczy endometrioza jest w ogóle takim fenomenem i tak jak mówisz, udawanie, że choroby nie ma, albo że
nie wiem, no, jak kobieta to po prostu no, musi boleć, tak? Kobiecość musi boleć, to jest normalne, nie, nie jest normalne. I w ogóle to, że endometrioza już istnieje tak naprawdę od tak dawna, a w Polsce nadal nie ma na Fundusz Zdrowia żadnego programu tak naprawdę skutecznego diagnozowania i leczenia endometriozy, taka szacowana jakby, no, w sensie czas, kiedy się oczekuje na diagnozę trafną, to jest przeważnie 8 lat, także to jest mnóstwo czasu i no to jest przykre, i nie rozumiem tego, naprawdę wkurza mnie to wręcz, jak państwo nasze też podchodzi do tego i że dużo osób po prostu nie wie, takich zwyczajnych osób nie wie nic na temat tej choroby, kompletnie nic. Jest to mylone często z przerostem endometrium, co w ogóle nie ma kompletnie z tym nic wspólnego. I tak naprawdę... Albo z nowotworem. I jakby najbardziej w tym wszystkim wkurza mnie to, że endometrioza jest uznawana za chorobę ginekologiczną. Tak, jeśli chodzi w ogóle o jakby przyczynę, to najpierw było mówione, że jest to właśnie choroba autoimmunologiczna, później, że jest to choroba związana z hormonami. Teraz w jakiejś klinice w Bukareszcie odkryto poprzez badania, że jest to choroba genetyczna i że podobno nawet mężczyźni mogą chorować, ale się nie zgłębiałam w temat, jakim cudem, jak nie mają macicy, ale to pewnie jakoś zupełnie inaczej u nich występuje. Ale no właśnie co mi najbardziej wkurza, to to, że jest to choroba teoretycznie ginekologiczna, a tak naprawdę sieje na cały organizm i w momencie, kiedy jakby ona wychodzi poza tą, no, poza rejon ginekologiczny w ten sposób, to jakby lekarze już rozkładają przeważnie ręce, że w momencie, kiedy są nacieki na jelitach, kiedy są ogniska w pęcherzu, kiedy endometrioza zaczyna występować w opłucnej albo w płucu, płuco się zapada, dziewczyny mają odmy, mają krwioplucia, rozmaite rzeczy. Kiedyś pisałam z dziewczyną, która miała endometriozę w oku gdzieś umiejscowioną. Ona po prostu co miesiąc płakała krwią i nikt nie wiedział, co jej jest. Są też przypadki endometriozy nawet w ramieniu, w nerce, w mózgu. No naprawdę, te lokalizacje są różne i moim zdaniem kategoryzowanie tego właśnie choroby ginekologicznej i jakby patrzenie tylko przez pryzmat usuwania zmian jakby no w tym obrębie ginekologicznym, to jest bardzo nie na miejscu, jest to bardzo gdzieś tam krzywdzące i to jest tak, nie wiem, czy to jest niewiedza też lekarzy w dużym stopniu na pewno, bo ja się nawet spotkałam z tym, że lekarz nie umiał wymówić prawidłowo nazwy endometrioza, także po prostu przekręcał i w ogóle inna lekarka też myślała, że to chodzi o endometrium po prostu, także no, no nie wiem, czemu tak jest. I sam fakt tego, że kobiety też często sobie nie zdają sprawy, że te bolesne okresy, kiedy one naprawdę nie są w stanie funkcjonować, czy te bolesne owulacje, czy bolesne stosunki i tak naprawdę tracenie tej kobiecości po prostu z roku na rok coraz bardziej, to jest często choroba, to jest endometrioza. To nie jest tak, że to jest taka uroda, że ona tak ma, że ma takie miesiączki, że są tak obfite, że nie wiem, mdleje na przykład po prostu z bólu. Nie, to nie jest normalne i wciąż za mało się po prostu mówi o endometriozie. Uważam, że powinno się mówić nawet o niej w szkole, w takim okresie właśnie powiedzmy gimnazjum, liceum, bo ja mniej więcej w tym okresie zaczęłam mieć już problemy właśnie z jajnikami, z torbielami i może gdyby wcześniej ktoś mi po prostu zasugerował, że to może być endometrioza, to też jakby ta moja droga do diagnozy na pewno by się skróciła, na pewno by wyglądała inaczej. A ja się bardzo długo odbijałam, po prostu gastrolog, ginekolog i słyszałam tylko, że jajnik, torbiel, ale to nie ma prawa dawać takich objawów, że aż jelito, jak szłam do gastrologa, no to dobra, w jelicie stan zapalny, ale nie ma prawa promieniować do jajnika i jakby było takie po prostu odbijanie piłeczki. No i wiem, że to jest bardzo problematyczne, żeby się prawidłowo zdiagnozować. Specjalistów jest niestety garstka w Polsce. Przeważnie niestety przyjmują prywatnie. Te ceny wizyt są różne, dochodzą nawet do 400 zł za wizytę. No nie każdego stać, tak, na taką wizytę.
Większość dziewczyn musi się operować prywatnie, bo przez te zaniedbania i jakby tą długą drogę do diagnozy, to te ogniska po prostu już sieją wszędzie i jakby na fundusz rozkładają ręce i mówią, że oni po prostu nie mają sprzętu, nie mają zespołu odpowiedniego, żeby usunąć już tak zaawansowaną chorobę, na przykład trzeci czy czwarty stopień. I wtedy jakby jest zbieranie pieniędzy, są zrzutki, to są kwoty tak naprawdę od 20 tysięcy wzwyż, nawet do 60 tysięcy za operację, która tak naprawdę nie gwarantuje wyleczenia, bo no, endometrioza jest chorobą niewyleczalną i tak naprawdę operacje czy leczenie hormonalne to jest zaleczanie, to jest gdzieś tam powiedzmy profilaktyka, to jest chwilowe, tak, bo to prędzej czy później wraca, odrasta. To jest takie miejscowe wyciszenie tak. Po prostu, to nie? To jest wyciszenie jakby na jakiś okres czasu i tak naprawdę to jest loteria, bo znam dziewczyny, które miały usuwane zmiany i mają już 5 lat spokoju, nic się nie dzieje i naprawdę jest super, jakby komfort życia nieporównywalny, a znam dziewczyny, które już po 2 miesiącach od operacji mają nawrót, już mają kolejną torbiel, mimo na przykład wejścia na hormony, także to jest loteria i to jest niesamowite, że tyle kobiet choruje, a cały czas gdzieś tam, no, gdyby nie grupy, te wsparcia i tak dalej, gdyby nie takie, no to coraz powiedzmy bardziej gdzieś tam już stopniowo nagłaśnianie tego, że w ogóle ten problem jest, to wydaje mi się, że dużo kobiet po takiej wizycie przeważnie u powiedzmy randomowego ginekologa gdzieś tam podejrzewając endometriozę powiedzmy na podstawie swoich objawów, ale słysząc, że na USG nic nie widać, to znaczy, że jest okej i tej endometriozy nie ma, to po prostu kończy jakby tą dalszą diagnostykę, no bo przecież lekarz, ginekolog powiedział, że jest okej i w USG jest okej. I dlatego ja zawsze piszę takim dziewczynom, które mi mówią, ale byłam u ginekologa, powiedział, że wszystko jest okej, a mówię, a ten ginekolog się znał na endometriozie, wiedział, czego ma szukać, bo tak naprawdę to muszą być ginekolodzy, którzy wiedzą, jak te zmiany wyglądają, wiedzą, jak wzrosty, tak, jak, czy ta macica jest ruchoma wtedy jakoś i tak dalej. I to nie każdy niestety ginekolog się zna. I to kiedyś mi taki chirurg po prostu powiedział, że oni się otwarcie nawet czasem nie przyznają, że oni się nie znają na tej endometriozie, tylko po prostu no, jest lekarz, ginekolog, który chce zgłębić tą wiedzę i wie, że jest ten problem coraz bardziej powszechny i jakby sam się bardziej w tym kierunku gdzieś tam doszkoli, czy zorientuje, ale tak jakby to, co jest na studiach i to, co oni mają, to jakby endometrioza jest tam po prostu powiedzmy, nie wiem, na 5 kartkach, tak mówiąc kolokwialnie i to jest wszystko. I nie ma jakby specjalnych zajęć z rozpoznawania endometriozy, także to jest tylko i wyłącznie takie, no jakby troszeczkę wolna wola tych ginekologów, czy oni pójdą w to i czy nie, tak naprawdę, nie? Dlatego zawsze warto jednak mieć kilka tych opinii, nie? Że jeśli coś podejrzewamy, coś się dzieje, to ja też mówię, byłam u różnych ginekologów, którzy mi mówili, że jest super, że ekstra, w ogóle po co ja przychodzę, nie mam głowy zawracać, tak? A poszłam do jednej babki, która mówi, nie, ewidentnie coś jest na rzeczy, robimy laparoskopię, okaże się, tak? No i okazało się, że miała rację i wyszły ogniska, tak, na otrzewnej i tak dalej. Także no, są różne też odmiany, wiadomo, właśnie wszystko zależy od występowania tej endometriozy. W momencie, kiedy ona jest w innym miejscu, no to wiadomo, te objawy też są inne. Często są w ogóle tak niecharakterystyczne nawet te objawy, że nie są związane w ogóle z ginekologicznymi jakimiś dolegliwościami. No przecież jak mamy jakieś duszności czy coś, no to chyba ostatnią rzeczą, jaka nam przyjdzie do głowy, to może być to, że mamy ognisko endometriozy na płucu, tak? Albo właśnie jakieś no, przewlekłe zmęczenie i tak dalej. No przecież każdy teraz jest przemęczony, bo praca i tak dalej, ale no nikomu nie przychodzi na myśl jakby, nie? Czy jakieś promieniowanie do nogi, do kolana, co też jest charakterystyczne właśnie do pachwiny i taki ból promieniujący typowo do kolana. No to kurczę, pierwsze co sobie myślę, że a, źle stanęłam albo sobie coś naciągnęłam w nodze, nie? Ale w momencie, jak zaczynam kojarzyć, że to kolano mnie zawsze boli w czasie owulacji i to co miesiąc tak samo, no to już, nie? Jakby się łączy w całość. No. Oj tak, oj, to jest tak gruby temat. Ja w 2012 roku miałam laparoskopię. Zaczęło się to od tego, że
jak kładłam się na plecach, to w takim tym miejscu jakby na wysokości nerek, jak leżałam, to czułam, jakbym leżała na piłeczce ping-pongowej. Po prostu jakby mi ktoś położył właśnie jakąś piłeczkę i tak mnie to uwiera. Poszłam na USG, bo pierw myślałam, że to nerki, ale nerki zostały wykluczone. Poszłam na USG właśnie ginekologiczne, nic nie wyszło. No ale tak trwało to kilka miesięcy, ja już naprawdę nie wiedziałam, jak mam się kłaść, jak miałam iść spać, to była największa katorga w tym wszystkim, no bo nie dało się leżeć. I poszłam akurat takim trochę przypadkiem, wiadomo, że przypadków nie ma, ale tak to nazwijmy, do pani irydolog. Jest to kobieta, która wyczytuje choroby, diagnozuje z tęczówki oka. I ona tak spojrzała na mnie w te oczy i od razu mówi, ale ty masz, dziecko, z jajnikami problemy. Ja mówię, no ale jak z jajnikami, jak byłam na USG, no nic nie widać tam, nie? Wszystko jest okej. No ona tam akurat leczyła ziołami, przepisała mi zioła, ale mówi, idź do kogoś innego. No i ja poszłam do kogoś innego. No i dopiero drugi lekarz, dokładnie pani doktor, zrobiła USG lepszym sprzętem po prostu i zobaczyła na jednym i na drugim jajniku torbiele. Pierw podejrzewała, że jedna właśnie na prawym jajniku to jest ten potworczak, czyli możliwa torbiel, która zawiera w sobie włosy i zęby, więc naprawdę dziwactwo. Yes. Okazało się już po laparoskopii wyszło, że akurat to nie takie cudo nosiłam sobie, tylko właśnie torbiel czekoladową, ale co było najśmieszniejsze, po laparoskopii wyszłam ze szpitala z wypisem, w którym stwierdzono, że endometriozy nie ma. A zaraz po przewiezieniu na tą salę taką wybudzeniową, przyszła pani doktor, która mnie operowała i mówi, że Boże, to co ja mam w brzuchu, tyle wzrostów, jakbym była już po 6 jakichś wcześniejszych operacjach, że tamto jak pajęczyny, wszystko po prostu połączone, właśnie pęcherz i jelita, wszystko nieruchome. I tak mi to nie dało spokoju. Mówię, no to kurczę, jak to? Pani doktor mówi jedno, na wypisie, że endometriozy nie ma. No dobra, czekamy na wynik histpad. Co nam tam pokaże? Wynik też wychodzi, że endometriozy nie ma. No dobra, no ale wiesz jak to po laparoskopii, te szwy, nie, trzeba tam przemywać, zastrzyki przeciwzakrzepowe i te sprawy. No i miałam jechać właśnie na kontrolę do tej pani doktor, która mnie operowała. Przyjeżdżam, a tam czeka u niej w gabinecie na mnie epikryza do wypisu, gdzie jest w tej właśnie epikryzie notatka, że endometrioza jest 3. stopnia. Więc tak właśnie było w 2012 roku, gdzie ktoś jeden zna temat i drugi nie zna tematu. No właśnie. Nawet w szpitalu i że że laparoskopia i że taka pomyłka, można powiedzieć, to jest fenomen, ciekawe. Pani doktor tłumaczyła to tym, że został pobrany wycinek z jeszcze zdrowego fragmentu, bo torbiele się wylały w ogóle. Musieli mnie tam, wiesz, czyścić w środku. Tu już w szczegóły wchodzimy bardzo. Ale właśnie to jest przykład na to, że lepiej mieć wiele opinii od różnych lekarzy, niż skoncentrować się tylko na jednym gdzieś tam zdaniu, że jest okej, bo nic nie widać. To z ciekawostek ci powiem, że moja pierwsza diagnoza, jeśli chodzi o endometriozę, jak poszłam do pani ginekolog takiej też dobrej, to usłyszałam, że mam kostniaka. To jest jakiś tam rodzaj właśnie nowotworu chyba jakiegoś tam, bo stwierdziła, że mam guza właśnie na przegrodzie odbytniczo-pochwowej, który jest przyczepiony do kości i że ona czuje po prostu w momencie dotykania tej kości, że tam jest guz, który się jakby nie chce ruszyć, nie? No, więc ja już przerażona, miałam wtedy 18 lat, więc Jezus Maria, kostniak, w ogóle umrę, nie? Ale do koniec końców potem byłam u chirurga proktologa, który miał wykluczyć, czy to nie jest od strony gdzieś tam właśnie proktologicznej. Powiedział, że nie, że absolutnie nie, że to jest od strony ginekologicznej.
Ona stwierdziła, że jakby no, ona nie operuje, także ona tego nie usunie, ale że to powinien być chirurg taki, który jakby no, wykonuje takie powiedzmy operacje na jelitach już bardziej i tak dalej, bo tam jest ta ścianka jednak blisko jelita, no ale nikt się nie chciał tego podjąć, także sobie tak żyłam z tym. I koniec końców trafiłam potem do jakiejś też prywatnej pani doktor, to ona stwierdziła, że to nie jest żaden kostniak, tylko że to jest naciek właśnie endometriozy. Jeszcze wtedy byłam przed laparoskopem, nie miałam diagnozy właśnie endometriozy i powiedziała, że po prostu ten naciek jest tak duży na tych więzadłach, że nikt mi tego nie wytnie, że to jest po prostu taki duży płat jakby, taki grzebień tego nacieku, że w momencie jak oni by to chcieli wyciąć, to jakby no, uszkodzą jelito, także od razu stomia gwarantowana, nie? I po prostu powiedziała, że jakby z tym się nic nie robi, ewentualnie mam brać właśnie hormony, żeby nie bolało. No a później trafiłam do tamtej babki, jednak była ta laparoskopia. Co ciekawe, podczas tej laparoskopii, to była laparoskopia na fundusz w wojewódzkim szpitalu normalnym takim, to nie ruszyli tego, w ogóle tego nie ruszyli. Także wycięli tylko to, co było łatwe do wycięcia, a to zostawili i dlatego teraz ten problem powrócił tak naprawdę. I znowu jestem w punkcie wyjścia, ale przynajmniej wiem, co się dzieje, tak, wiem od czego, jak i na pewno ta moja wiedza też się, no, chcąc nie chcąc, powiększyła na temat endometriozy, także no, zależy na kogo się trafi, tak jak mówisz, bo różnie bywa, różne rzeczy się słyszy i warto mieć to porównanie, bo czasami idzie się nieźle zaskoczyć. Tak. Nie, mogłobyśmy pewno dyskutować o swoich doświadczeniach przez kolejne godziny, bo tych właśnie takich sytuacji, teraz może śmiesznych wręcz, ale kiedy się jest w tamtym czasie, w tamtym miejscu i to jest jakaś nowa diagnoza tak naprawdę, o której się nic nie wie jeszcze, no to już nie jest tak wesoło. Bo każda osoba, która będzie nas słuchać, może właśnie jest w momencie, kiedy się właśnie dowiaduje o czymś takim, że ma endometriozę, a wpisując w internecie, nawet nie wiem, jak wyleczyć, jak żyć z endometriozą, to można przeczytać przeróżne historie od tego, że właśnie nie ma takiej choroby i to nic, po takie, że zostało ci może rok życia. No, więc piszą czasami do mnie też przerażone dziewczyny, które po prostu dostały diagnozę i piszą, Boże, jestem załamana, jak ja teraz będę żyć, czy ja mogę mieć dzieci? Pierwsze pytanie to jest przeważnie właśnie, czy ja mogę mieć dzieci, czy to będzie postępować, czy jak ja to wytnę, to już nie wróci i w ogóle ja chcę się wyleczyć z tego, tak? I to jest zawsze takie przykre, że no... No jest ten szok, tak? Bo to jest diagnoza właśnie, bo mało, który lekarz potrafi to właśnie wyjaśnić i w ogóle w taki sposób, żeby też uspokoić, że no gdzieś tam ta profilaktyka i to leczenie hormonalne, czy właśnie usuwanie tych wzrostów i tak dalej, no przynosi jakiś efekt, tak? Że jest szansa na poprawę tego komfortu życia i że to nie jest koniec świata tak naprawdę. Kiedyś ten pan doktor właśnie z Wrocławia, nie chcę tutaj podawać nazwiska, ale pan bardzo sławny od endometriozy, powiedział, że prędzej panią różowy tramwaj przejedzie, niż pani trafi na kogoś, kto pani zdiagnozuje endometriozę. Podsumowując. No, powiem ci, że no strasznie, strasznie, więc temat w zasadzie do codziennych dyskusji tak naprawdę, żeby to nie zostawało zamiatane pod dywan, tylko żeby coś drgnęło. Nie wiem, czy w ogóle my jako chore jesteśmy w stanie cokolwiek zdziałać, ale może właśnie przez nagłaśnianie tego tematu będziemy, nie wiem, tworzyć swoje nowe środowiska po prostu, tak? Są te grupy wsparcia. Bardziej takie, wiesz, świadome właśnie środowiska tego, żeby też sobie, no, za przeproszeniem nie dać w kaszę dmuchać u lekarza, tak, że jednak mamy powody do podejrzewania endometriozy, to właśnie nie dawać się spławić, drążyć temat, porównywać te opinie, pojechać do specjalisty i tak dalej, poradzić się też innych dziewczyn, jak to właśnie u nich było, ten cały proces diagnozy, kiedy te bóle, na przykład jeśli chodzi o te płucne sprawy, to się dowiedziałam, że podobno najczęściej występują albo przed samą miesiączką na przykład, albo 3 dni po,
zakończeniu. Także to było też dla mnie takie, kurczę, no wow, nie? Że w ogóle jak to tak jest, niesamowite. I to nagłaśnianie to jest bardzo potrzebne. Co jest takie ciekawe, to nie wiem, czy zauważyłaś, bardzo ten wątek endometriozy zaczął się ostatnio często pojawiać gdzieś w serialach, w jakichś takich, wiesz, różnych rzeczach, bo właśnie oglądałam już kilka seriali i akurat nagle jest wątek endometriozy, także no coś tam dzwoni, ale oni nie wiedzą, w którym kościele. Także no zobaczymy, jak to dalej się gdzieś tam rozwinie. Mnie też zabolało to, że dziewczyny tam właśnie z Fundacji Pokonać Endometriozę pisały takie różne petycje a propos tego programu właśnie leczenia, dofinansowania na taki program. To pamiętam, że jakiś tam poseł chyba się zaangażował, jakby w to gdzieś tam reprezentował jakby ten wniosek. I zaważyło 6 głosów, że, tak, to nie prze, tak. Że to nie przeszło po prostu. Tak, i nie? Kobiety głosowały przeciwko. Tak, tak. I w ogóle też a propos endometriozy był ostatnio post, nie pamiętam, chyba a propos dziewczyny, która właśnie z Poznania, policjantka, zbiera na operację, to tam się właśnie pojawiły też posty, znaczy komentarze pod tym postem kobiet, które napisały, że miesiączka to nie koniec świata i że w ogóle jak tak można się użalać nad sobą i że one miesiączkują i po prostu żyją i że po co robić dramę z tego, tak, że hello, przecież to jest tylko okres, jak tak w ogóle można umierać na okres, nie, ale to było takie, Jezu, a tam ktoś napisał, że jeśli ty nie masz takich miesiączek i takich problemów, to naprawdę jesteś szczęściarą, że masz normalne po prostu okresy, nie zmiata cię z przysłowiowej planszy i normalnie funkcjonujesz, możesz iść do pracy i tak dalej, nie? No, oj, także... Tak. Dlatego, dziewczyny, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, w momencie trudnym dla siebie, na początku diagnostyki lub długotrwałej diagnostyki, to szukajcie, nie poddawajcie się. Jesteśmy przykładami na to, że gdzieś w końcu tak. Ktoś się pojawia odpowiedni. Chociaż ty teraz jesteś właśnie przed kolejnym zabiegiem? Tak. No też ciekawe właśnie to jest, bo miałam trochę spokoju faktycznie po tamtej laparoskopii. I jakby wtedy też ta kuracja hormon, no w sensie brałam Zoladex, nie? To jest ten hormon właśnie taki wstrzykiwany w brzuch i jakby przy tych moich zespołach złego wchłaniania to każda forma poza doustną jest jak najbardziej fajna i, że tak powiem, skuteczna. Także po tym miałam faktycznie spokój na prawie 3 lata. Nic, ja nie pamiętam w ogóle, żeby mnie bolał jakiś właśnie, nie wiem, jajnik, czy żeby jakieś problemy były takie związane właśnie z endometriozą. No i po tych 3 latach zaczęło wracać właśnie, nie? I teraz na ten moment, jak to właśnie ostatnio akurat z gastrologiem, z taką panią rozmawiałam przez telefon, bo będąc już po rezonansie właśnie we Wrocławiu, tym specjalnym w kierunku endometriozy, mając już wynik, chciałam się skonsultować też a propos właśnie wzrostów na jelitach, bo mam właśnie w odcinku tam kątnicy i jelita krętego, mam po prostu zrośnięte to z otrzewną i chciałam wiedzieć, na ile to jest gdzieś tam do załagodzenia w związku z różnymi problemami właśnie, czy z zaparciami i tak dalej, na ile ja mogę lekami sobie gdzieś tam pomóc w tym. To ona stwierdziła, że jakby nie ma sensu mnie leczyć tak w sensie na te żołądkowo-jelitowe sprawy, dopóki ta przyczyna mechaniczna nie zostanie usunięta, bo powiedziała, że po prostu dokładnie ujęła takich słów, że nic dziwnego, że panią boli, jak pani tam ma jak klejem wszystko po prostu poklejone, nie? I jakby powiedziała, że no nie ma sensu kombinować gdzieś tam w jakieś leki, bo mówi, musi zostać ta przyczyna mechaniczna usunięta. Co ciekawe, ginekolog też na USG widział więcej troszeczkę niż wyszło na rezonansie. Także też słyszałam od dziewczyn, że nie ma reguły, że też zależy od cyklu, zależy od dnia, w którym po prostu rezonans był robiony. Także no jadę teraz na konsultację 20 kwietnia do tej pani doktor i po prostu będzie podjęta decyzja. A propos tego, kiedy ten zabieg będzie i czy w ogóle ona się podejmie, bo właśnie to jakby no jest kwestia jelitowa i porównywałam ten wynik jakby u dwóch lekarzy, znaczy na razie u jednego lekarza, który też się zna na endometriozie, ale powiedział mi otwarcie, że
On operuje po prostu w takim szpitalu też na fundusz, ale mówi, że nie mają sprzętu, nie mają zespołu. I w momencie, jeśli te nacieki są gdzieś niżej, tam właśnie to on mówi, że bez problemu jest w stanie to usunąć. Ale w momencie, kiedy ten naciek jest wyżej, kiedy te wzrosty są wyżej, to mówi, że jest za duże ryzyko właśnie gdzieś tam uszkodzenia tej ściany jelita i że on po prostu nie podejmie się, bo nie, że nie ufa sobie aż tak, ale po prostu nie chce mi większej krzywdy zrobić. Dlatego właśnie chcę się skonsultować jeszcze z tamtą panią doktor, właśnie u której byłam pierwszy raz, bo ona podobno się nie boi eksperymentować tam z jelitami, robi resekcje i tak dalej. Także wiem, że będę w dobrych rękach, jeśli faktycznie powie, że usuwamy, że to przyniesie faktycznie komfort, różnicę i tak dalej, to wiem, że się zgodzę, nie? Mimo, że no nie mam za dobrych wspomnień z tą pierwszą laparoskopią z uwagi właśnie na to, że tak jak z reguły 3 dni do domku, no to ja byłam 9 dni i wcale tak lajtowo nie było. Także mimo tego, że mam takie wspomnienia, to no wiem, że warto właśnie spróbować coś zrobić, niż zostawić to tak jak jest i niech po prostu żyje swoim życiem, nie? Bo nie chcę tak zrobić. Weronika, w takim razie trzymam kciuki. No, dzięki. Żeby wszystko się okaże. Tak, żeby wszystko szło no tak w takim dobrym, wiesz, i rozwojowym tempie, żeby to nie trwało później dochodzenie do siebie zbyt długo, jeżeli się zdecydujesz i pani doktor się podejmie dalszych kroków. No i życzę ci dalej, wiesz, nieustającej siły i uśmiechu, żebyś odnajdywała te swoje wewnętrzne moce nawet w tych słabszych chwilach. I dziel się dalej sobą i rób to, co robisz, bo to jest naprawdę potrzebne. Dziękuję ci bardzo za tak miłe słowa i postaram się cały czas tak działać, jak działam i znajdywać tą siłę na wszystko. I tobie też życzę wszystkiego dobrego, fajnie, że mogłyśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że ta rozmowa komuś pomoże i że właśnie odblokuje też, co po niektórych, żeby mówić, bo to nie żaden wstyd. Dokładnie, kochani. To żaden wstyd chorować, to wręcz właśnie wielka siła i nieraz odwaga, by się przyznać do tego, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Po prostu. Dziękuję ci jeszcze raz za naszą rozmowę, za twoją szczerość i otwartość. Dzięki. A was, kochani, zapraszam do kolejnego odcinka. Do zobaczenia.